jesteśmy Alien, nie jesteśmy dzisiaj w Minecrafcie, w naszym tunelu, w naszym jakże zacnym wielkim tunelu. Przyszłam tutaj po to, aby wziąć tutaj troszeczkę rzeczy z tej skrzyneczki. Głównie chodziło mi o ziemię, której tu niestety nie widzę, niestety. No ale weźmiemy sobie żelaza i węgla, no i może troszeczkę bruku, czyli kobla, bo nam się przyda. Tu gdzieś słychać lawę, ale nie mam pojęcia, gdzie ta lawa jest, być może tu gdzieś była, nie wiem, gdzie ona jest. No i cóż, będziemy sobie, słuchajcie, szli. Nie wykopujemy jeszcze żadnych tutaj surowców, dlatego że po prostu nie ma magazynu. Więc bez sensu byłoby surowca wykopywać. I co chciałam Wam powiedzieć? Na razie biegamy sobie na peacefulu, dlatego że po pierwsze nie skończyłam domku, po drugie mamy wioskę, którą chciałabym jakoś ogrodzić, którą chciałabym jakoś ogarnąć. Tak, tu się kończy tunel, słuchajcie, tu się kończy tunel i tutaj mamy wejście, bo tam była woda. Więc mamy wejście tutaj, chyba mamy nockę, nie wiem, jakoś jak mi się wydaje, że będzie nocka. Na razie mówię, nie biegamy, łaj, biegnij. Nie biegamy, słuchajcie, tutaj z mobami, ponieważ nie chcę, aby mi się w tej wiosce tam zaplęgły zombie, villagery. I tak, tutaj mamy pierwszy kanion. Ojej. Tak, tu jest jakaś jaskinka. To jest pierwsza, taki mini kanion. Potem będzie drugi, oj, dopiero będzie nasz. Tak, w ten sposób ma nie kopanie. Tak, tu jest coś kolejnego. Tu jest coś kolejnego. Tutaj nie zabezpieczyłam, trzeba uważać. Trzeba uważać. I dopiero wykopiemy się w naszym kanionie. Tak, jest noc niestety. O kurczę, no dobra. Tutaj jest taki mały nasz właśnie kanion. Fajnie, że cokolwiek widzę. Świetnie. Tak, dobra, tam jest nasz chyba dom. Tam jest nasz, jak nie domek, to kanion. A już do domku będzie blisko. Boże, nic nie widzę, z tyłu mam światło mi pada, więc jest ciężko. Dobra, musimy sobie pójść tędy. Jezu, też mi się chciało nagrywać. Mamy kanion. Dobra, jak mamy kanion, to nasz domek będzie z drugiej strony. Powinien być przynajmniej. Domek zaczęłam budować, wyrównałam wszystkie tereny. Siema owca. Jeszcze coś dzwoni jakimś dzwoneczkiem, no nice. Boże, nie widzę domu. Serio, nie widzę domu. Tam coś jest, ale to nie nasz domek. Czekajcie, muszę to ogarnąć, bo jest noc, niestety jest noc. Tu są te brzuski, a jak tu są te brzuski, to nasz domek będzie gdzie? To będzie tam, chyba tam, jeżeli dobrze widzę. Dobra, zrobiłam już początek domu. Przeliczyłam sobie, ile tam czego potrzebuję. I po prostu... o, właśnie, jesteśmy. Dobra, dobrze myślałam. I po prostu mamy początek domu. Mamy zrobione początkowe ogrodzenie. No co, nurek, nie? Nurkujemy. Oh yeah. Tak. Coś, co Alien bardzo polubiła tej wersji. Uwielbiam, absolutnie uwielbiam. Więcej częściej. Popłyniemy sobie z tej strony. Potrzebuję Wam po prostu tutaj pokazać to od tej strony. O właśnie, dobra. Tu mamy łóżeczko, więc ja tutaj sobie sypiałam. Przyniosłam sobie łóżeczko z tamtego pomieszczenia. Chyba, tak mi się wydaje. Dobra, okej. Okay. Mamy dzionek. Teren równałam sobie nie tak do poziomu wody, tylko chciałam już tak o jeden więcej. Tak będzie wyglądało nasze ogrodzenie. No, może nie tak, tak. Tutaj po prostu, tylko będzie w ziemi. Dlatego są tutaj te dziurki. No i tutaj mamy, zobaczcie, ojej, dlaczego nie mogę przez to przeskoczyć, o właśnie. Tu mamy nasz teren wyrównany, dosyć duży teren, starałam się bardzo to wyrównać. Tam jeszcze jest jakaś skinka do zwiedzenia, tam jeszcze nie byliśmy, więc jak włączę moby, to tam dopiero pójdę. No i ten teren tutaj bardzo chciała, tutaj może jeszcze sobie poszerzę ten teren. To drzewko zetne, tego nie będę ścieć, bo jest ładne i duże i tak dalej. I tu może być jakiś basen sobie rypnęli, czy coś w tym stylu, po prostu. No i tutaj dosyć dużo tego terenu jeszcze mamy wyrównanego, bo może to coś zrobię jeszcze innego, może jakieś farmy takie na szybko. Tak wygląda domek, to oczywiście jest domek na fundamentach dopiero porobiony. Jeszcze nie wszystko tam jest zadirtowane w środku, już Wam zaraz to mówię, będziemy dalej budować ten domek. No cóż, domek sobie sama wymyśliłam, sobie go po prostu gdzieś tam właśnie na kreatywie. Tak, tu się wchodzi, tutaj będzie kuchnia,
tutaj wyobraźcie sobie, że to jest kuchnia. Na dole ściany są podwójne, na górze są pojedyncze, bo góra będzie też taka bardziej na poddaszu, więc wiecie. Tu będzie salon, no i dwa wyjścia. Tu będzie jedno wyjście, dlatego tu chciałam większy ogródek. Nie w ten sposób, dobra. I tu będzie drugie wyjście. Aj! No, tak, właśnie tak. Tutaj będzie pokój do enchantingu. Tu jest jeden pokój do wykorzystania, tu będzie wejście. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. Aktualnie właśnie pójdziemy sobie po skrzyneczkę i po prostu będziemy sobie chwilkę budować. Tutaj poprzynosiłam trochę rzeczy już właśnie, takich dosyć potrzebnych i tak dalej, i dalej. Tak, co będzie nam potrzebne? Dziec się przyda oczywiście, kowel na razie nie, to nie. Dobra. Bardzo bym właśnie chciała ten domek już dokończyć i zacząć tak grać, no ale na razie jest to niemożliwe za bardzo. Aha, miałam. A no mamy to. Mamy. Przycięty piasek mamy, więc jest okej. Okay. Dobra, drzwi też mamy, więc spoko. Drzwi będą na zaś. Dirt to nawet nie będzie potrzebne, więc spoko. Dirt, łopata też nie będzie potrzebna. Aha, ziemia. Aha, ziemię mamy, dobra. To tam trochę ziemi może jeszcze postawimy. Trochę ziemi postawimy, bo tu chciałam. Tu będzie oczywiście podłoga, tak? Tylko na razie po prostu, żeby to jakoś tak mniej więcej wyrównać. Żeby to jakoś wyglądało, to chciałam właśnie sobie to tutaj ogarnąć, żeby się nie pogubić, gdzie co ma być i w jakich odległościach. Tak, bardzo chciałabym właśnie pierw ogarnąć sobie dom, całą właśnie działkę, a przede wszystkim wioskę. Do której też zaraz pewnie pójdziemy. No dobra, tyle nam starczyło, no niestety. Po to, aby po prostu ją ogrodzić, bo tam jest dosyć ciężko i też nie wiem, może mi doradzicie. No bo ja bym bardzo chciała, bardzo bym chciała tą wioskę ogarnąć, ale ona tam jest bardzo taka górzysta, pagórzysta, więc nie wiem, co mam z nią zrobić, powiem szczerze. Nie mam pojęcia, co z nią zrobić, serio. Dobra, okna są na 3, a to jest okno numer 2, tak? Czyli tu jest 3 i 4, dobra. I tam pewnie nie dobuduję, dobra, no trudno się mówi. Raz, dwa. Dobra, mogę sobie klapnąć. Okej, dobra. Dobra. Więc nie wiem, co z nią zrobić, bo ja bym najchętniej ją... nie chciałam spadać. Najchętniej bym ją przebudowała, ale nie mam tyle materiałów. No i czasu, tak, bo chciałabym grać z rozmowami. Żeby to jakoś wyglądało. Więc nie wiem, co z nią zrobić, bo ona jest bardzo, bardzo taka, wiecie, na górkach i w ogóle, i w szczególe. Więc nie bardzo mi się to podoba, szczerze powiem. I nie wiem, co mi radzicie. Bo ja najchętniej to bym właśnie chciała ją obudować, jakoś wyrównać, po to, by po prostu z tą wioską sobie jakoś egzystować. No ale chyba nie jest taka, nie ma takiej możliwości. Dobra, tutaj mamy już to zrobione, to tutaj sobie pójdziemy na drugą stronę. Dobra. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, czyli tutaj jest okienko, okej. Tam stała. Raz, dwa, trzy. Dobra. Ojej, spadłam. Brawo ja. Ale tak przy okazji, jak już spadłam, to chyba dobrze to robię. Tak mi się wydaje. Raz, dwa, trzy na trzy, dobra. Trzy na trzy i tu, dobra. To chyba jest okej. Okay. Dobra, możemy sobie gdzieś tutaj skiknąć. Opsa, dobra. Dwa, trzy, dobra. Czyli tutaj dobrze zrobiłam. Okej. No i co? Jakie mam tu plany? Mam takie plany właśnie, że chciałam stworzyć tutaj dosyć dużo takich rzeczy gospodarskich przede wszystkim, a potem to już się pomyśli. Mam kilka pomysłów. Kilka pomysłów. Posiedziałam troszeczkę na Google'ach, na YouTube'ach i oczywiście
będę wam autorów podawała, to nie powiem, nie powiem, że to moje, bo to nie moje. Dobra, nie mamy więcej piasku, więc... A, poczekajcie, mamy jeszcze piasek. Okej, to budujemy dalej. Więc bardzo bym chciała tutaj to właśnie... Chciałabym bardzo to właśnie tu u siebie odwzorować na mapce. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, prawda? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo wszystko wyjdzie z czasem i w planie, jak to się mawia. Atosiu! Atosiu, moje kochane słoneczko! Okej, okay. No i co? Teraz tak, tu nie było okien w ogóle, z tego co pamiętam. Bo tutaj są drzewka, więc tutaj drzewka... Między drzewkami... Dobry piesio! Między drzewkami tych okienek nie ma. Znaczy, zależy gdzie też, nie? Zależy gdzie. Okej. Okay. Opsi. A tu czemu tak było? Czekajcie, tu jest jakieś okno. Ej, słuchajcie. Ała. Nie, tu nie ma okna. No to dobrze robię. Okej. Okay. Na razie możemy sobie pootwierać wszystkie drzwi, bo i tak nie jest nam potrzebne. Tu mogę sobie zabudować. Dobra. Opsa. No, nie zaskoczyłam, no niestety. Okej, okay. No więc ja myślę tutaj po prostu te gospodarskie rzeczy sobie tutaj dobudować i dopiero potem jakby robić różne inne projekty. Ale to też jest kwestia tego, jak wy do tego podejdziecie, jak wy na to się zapatrujecie. Tu jest okno na pewno, więc tutaj okno sobie zrobimy tak. Okej. Okay. No tutaj dobra. Tutaj nie ma okna. Dobra, i trzy. Dobra. Ała. Dobra, tak to się na razie prezentuje. Tak, tutaj jest wyjście, tutaj będzie też, tu jest właśnie część salonu. Dotąd jest część salonu. Tutaj mamy właśnie Enchanting, gdzie nie ma okien. Tutaj jest jeden pokoik. Tutaj będzie w ogóle przejście gdzieś w jednym miejscu. No i tu, tam jest kuchnia i tak dalej. Dobra, na razie słuchajcie, to wszystko. Nie mam więcej materiałów tutaj. Muszę po prostu po nie pójść tam do... Muszę pójść tam po nie do tunelu. Nie robiłam jeszcze mieczyka żelaznego. Mamy epokę kamienia. Bo tak po prostu. Czy ja dobrze idę, bo coś mi się zagubiło? Gdzie ja mam wejść do domu? Czekajcie, bo się zgubiłam. Troszeczkę zgubiłam się. Czekajcie, gdzie jest? Tu jest tył domu, tak? Nie, to nie jest tył domu. No, jeszcze się gubię dosyć mocno, bo ja tutaj głównie równałam teren. Tu jest. Bo muszę znaleźć tą wioskę, nie? Tu jest przód, tak? To jest bok, to nie jest przód. To wioska jest tutaj, dobra. No i już wiem, gdzie jestem. Taki krótki odcinek, nie będziemy tych odcinków jakoś długo robić. Długich, bo nie ma sensu. Bardzo bym chciała mi właśnie pozwiedzać te jaskinki tutaj, porobić tą wioskę, ale na razie nie mam na nią zupełnie koncepcji. Nie mam pojęcia, co z nią zrobić. Także napiszcie mi, co tu byście radzili mi z tą wioską zrobić, bo ona jest bardzo, bardzo taka, wiecie, pocięta, górzysta i w ogóle. Właśnie i już ich słychać. Dlatego nie chcę też tych zombiaków tutaj włączać, bo mi po prostu ich, tych villagerów szkoda. Już mamy, słuchajcie, nowy dzień będziemy mieli. No, nowy dzień, może wieczór. Zobaczcie, widzicie, jest strasznie porwana ta wioska. Strasznie sporwana. Tutaj troszeczkę ich ograbiłam z rzeczy, ale ona jest bardzo, bardzo ten. Ja najchętniej bym ją zburzyła i zbudowała od nowa, ale to nie będzie takie proste. Myślę, że nie będzie takie proste. Tutaj mamy właśnie farmy. Nie znalazłam tu jeszcze żadnych chyba skrzynek. Nie pamiętam dokładnie, czy tu mam. Siema, co się patrzysz? Co masz? O, proszę. Ale poczekaj, ja już chciałam... Aha, to ty też coś masz? Super. Dobra, oni już pewnie idą sobie spać. Nie wiem, co z tą wioską zrobić. Serio, nie mam pojęcia. Tutaj są w ogóle gdzieś uwięzieni w jednym budynku. Są mega uwięzieni i po prostu nie wiem, co z nimi zrobić. Nie mam pojęcia. Napiszcie mi, jakie macie pomysły, to ja chętnie je wykorzystam. Marchewki im dorosły. Możemy taki ugrabić z marchewek. No dobra, ugrabimy z marchewek. I dajcie mi momencik, bo muszę niestety na moment przerwać nagranie. W ogóle jest bardzo ciemno. Ale ograbimy ich.
Zaraz mi to odsadzę, tylko muszę na moment przerwać nagranę, więc zaraz do Was wrócę. Okej, jestem. Tam jest nasz domek, tam jest wschód. Wybudowałam sobie domek tak jak chciałam, czyli na wschód. Bardzo mi się to właśnie podoba. Żeby nie być szują, tutaj odcięłam to. Powiedz mi właśnie, co zrobić z tą wioską, bo ona jest bardzo, bardzo, że tak powiem, pociachana, nie wiem, bo no strasznie jest, jak widzicie, mega, mega w górach, w dolinach i w ogóle. Nie jest to fajne niestety i tutaj właśnie jest ten problem, co tu z tą wioską zrobić. No ja najchętniej bym ogrodziła i ogarnęła. Tutaj mamy coś dziwnego. Ojej, ale się nieładnie wygenerowało. No i najchętniej by to zciachać, słuchajcie, wszystko by to zciachać do tego poziomu tutaj po prostu i tą wioskę również i wybudować nowe ten. No ale co ja mam z nimi zrobić, jak oni będą... co ja mam z nimi zrobić? Pospadają mi i poginą. A ja tego nie chcę, bo wioski są spoko, wioski są zawsze spoko. Więc co ja mam tu zrobić? Powiedzcie mi to. Pierwsze, co mam zrobić, a po drugie, co mam zrobić? Krowa, ty nie macie gdzie chodzić, naprawdę? No ja nie wierzę po prostu, no są te krowy. No i już, poniszczą zaraz te... No i... Dobra, mnóżcie się, no, proszę bardzo. Na poletku się mnóżcie, tak. Brawo wy, chodźcie tutaj. No chodźcie tutaj, chodźcie, no. Co za uparte krowy, teraz nie chcą. Małe wam utknęło, dobra. Chciałem zrobić z zadomkiem, bo dużo mamy miejsca. To po pierwsze. Po drugie, co ja mam zrobić z tą wioską, bo najchętniej bym ją właśnie jakoś tutaj zmodernizowała, ale idź mnie stąd! Nie mam na to materiałów, to po pierwsze. A po drugie, nie mam możliwości. Dlaczego tu są marchewki? Gdzie były buraki? Miałam gdzieś buraki. Muszę sobie w końcu sama zrobić swoje farmy, bo to szkoda ich tego ograbiać. No i co teraz będziemy kończyć? Minęła nocka, mnie tutaj nie było, więc sobie zostałam. Tu jest w ogóle, który był dzień? Dzień był 61, więc pierwsze 60 dni, pierwsze 30 dni kopałam tunel, drugie 30 dni równałam ziemię i robiłam domek. A właściwie fundamenty domku tylko. Nie. Ty się nie będziesz mnożyć, nie. Ty się nie będziesz... Ojoj, widzisz co się dzieje? No tutaj jest strasznie, tu jest po prostu. No i najchętniej by to zabudować, tylko nawet nie mam czym, więc dosyć kiepsko. Jak ja mam, co ja mam tu zrobić, no? Co ja mam tu zrobić tym biedakom naszym? Macie pochodnie, żebyście wiedzieli, że tu nie wolno chodzić. Dobra, nie wiem. Nie wiem, co ja mam zrobić z tą wioską, bo ta wioska jest dosyć kiepska. Powiem szczerze, dobra. Mamy papieru trochę, więc papieru, nie potrzebuję papieru. Chcę się stąd wydostać. Najlepiej byłoby dobrze, gdybym się mogła stąd jakoś sensownie wydostać. Wow! Tu się wydostałam. Dobra, może nie tędy. Chciałam iść do domku i tam jeszcze ewentualnie coś zbudować, coś porobić. Nie, no to wioska jest strasznie pochapana. Znowu wróciłam w to samo miejsce. Tu jakieś drzewo mega wielkie. No nie wiem, co tam zrobić z tymi wiśniakami. Nie, to nie tędy. Muszę iść w innym kierunku. O, może tędy właśnie. Dobra. Hop, tylko uwaga na studnię, bo ze studnią przygód dobrych nie ma. Okej, no i tak sobie tutaj żyją ci wieśniacy. No, halo, bijaj tutaj. Tak sobie ci wieśniacy tutaj żyją. No ja nie wiem, co mam tu zrobić. Nie mam pojęcia. Co masz dobrego? Węgiel. Nie chcę węgla, mam węgiel. Nie mam koncepcji. Ty masz mięsko, to już z tobą gadałam. Tutaj już rośnie, bo tutaj jest chyba to, co ja odsiewałam im. Ło, tu ile dobroci jeszcze mamy. Dobra, idziemy tam, nie? Idziemy tam. O Jezu, nie! Ała! Za nieuwagę się płaci, no niestety. A my mamy buraczki, które oczywiście chcemy wziąć. To jest dla mnie też coś nowego zupełnie. Tam jest bardzo dużo nowych rzeczy, słuchajcie. Bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy dla mnie jest tutaj. Ale wiem, że buraki to w ogóle coś nowego jest. Także będziemy się tego Minecrafta uczyć razem, a co? Dobra, tu są ziemniaczki, to też ziemniaczki sobie wezmę, oczywiście. Aha, no i pszenicę potrzebujemy. Pszenicę? Tak, pszenicę, ale ziemniaczki, pierziemniaczki. Dobra, to ja ją ograbimy, no ja wiem, że oni też potrzebują, ale ja też potrzebuję. Mam swe potrzeby i co się... A, ziemniaczek tam pływa, dobra. Też potrzebuję. Wypłynął ziemniaczek i drugi ziemniaczek też. Dobra. No i teraz będziemy kończyć, bo co będziemy tu przedłużać się zbędnie, więc będziemy przedłużać. Szybko ograbimy te plony.
odsiejemy oczywiście, bo to też by się przydało. Mam dużo pomysłów, z tego Minecrafta, tylko pytam właśnie was takich do was, co sobie stworzymy. Ogólnie chciałabym się już wydostać się, bo tutaj niepotrzebnie przedłużamy odcinek. Dobra, siemałowca, nie zostaniesz. Czy ja tu mieszkam? Czekajcie, tu jest południe, chyba tutaj mieszkam. Mam taką w sumie nadzieję, że ja tu mieszkam, bo jak nie tutaj, to będziemy błądzić po prostu. Będziemy błądzić. Czy ja tam byłam? Chyba tam byłam, bo ja tutaj w niektórych jaskinkach byłam. Dlatego, żeby się oderwać trochę od kopania ziemi i tunelów. Tuneli, oczywiście. Tunelu, po prostu. To byłam w niektórych jaskinkach. Dobra, jesteśmy w domu. Odniesiemy sobie tutaj te rzeczy. Co chciałam? Jeszcze miałam was o coś pytać, zapomniałam, słuchajcie. A propos jakichś skrzynek, magazynów, nie wiem dokładnie o co chodziło. Nie mam pomysłu teraz, słuchajcie. Miałam was o coś pytać, jak mnie nie było przy komputerze. Tak jest zawsze, nie? Marchewki też wystawimy po tym marchewki. Tak jest zawsze, że. A i woreczki jeszcze. Nie tutaj, o właśnie. Tak jest zawsze, że gdy człowiek gdzieś tam jest, to nagle ma tyle pomysłów, a jak człowiek nagle wraca do tego, co powinien robić, to tych pomysłów nagle nie ma. No, tak standardowo. Dobra, ja sobie tutaj szybciutko, jaki mam teraz plan? No ja muszę tutaj dorobić domku, muszę sobie pójść po mojego piaskowca. No i cóż, pewnie pójdę po piaskowca i po dyrta, po ziemię, bo przydałby się również. Chciałabym zrobić jakiś lasek, taki lasek kontrolowany, lasek, który też jeszcze nie było. Tutaj żeby wyszli, okej. Okay. Kontrolowany lasek, taki, żeby mi się tam nic nie spełniło, żeby było wszystko, wiecie, ładnie oznakowane i w ogóle i w szczególe. Nie, tędy nie schodzimy. Bo lasek mi się bardzo przyda do budowy też mojego domku i do budowy magazynu i do budowy w ogóle wielu, wielu rzeczy. Także lasek mi się bardzo przyda, no i farmy. Też na farmy chciałam zrobić tak, że farmy będą na jednej jakby tej wysepce, a na drugiej będą zwierzaczki. No ale chyba mi nie wyjdzie, bo farmy potrzebuję też szybciej. Tutaj, dobra. Farm potrzebuję szybciej, więc pewnie mi nie do końca wyjdzie niestety. Czy teraz? Czekajcie, tylko skończę jeszcze myśl. Bo farmy przydadzą się szybciej, żeby tam do tej wioski nie biegać. Więc, a chciałabym już grać na mobach. Więc pierw wioska, potem szybko farmy i już mogę grać na mobach. I też farmy właśnie pewnie będą gdzieś w ogródku, a nie gdzieś tam na tej wysepce. Zobaczymy, jeszcze wszystko będzie się tutaj rozwijało. Też bardzo chciałabym, żebyście wy się tutaj zaangażowali. Mam takie pytanie, czy teraz jak się biegnie tak, a z podskokami to jakoś z podskokami jest szybciej? Bo kiedyś tak było, a teraz nie wiem, czy tak jest szybciej, czy nie jest. Jak to sprawdzić w ogóle? Nie wiem, ja z przyzwyczajenia biegam z podskokami, ale chyba to nie do końca działa. Nie wiem, powiedzcie mi proszę, bo nie wiem, nie pamiętam. Ja dawno nie grałam w Minecrafta, a bardzo chciałam do niego wrócić. I chyba wam właśnie wam jeszcze nie mówiłam, a propos tego, że ja sobie zdałam sprawę ostatnio, mówiłam to na live'ie, ale zdałam sobie sprawę z tego, że Minecraft to jest gra, dzięki której powstał mój kanał. Minecraft to jest gra, dzięki której zaczęłam w ogóle nagrywać, to jest pierwsza gra, którą kupiłam przez internet. Minecraft to jest gra, dzięki której poznałam Sebastiana. I jeszcze była jedna rzecz, która była, chyba chodziło o multi bardziej. Granit. A ziemia? A gdzie ziemia? Halo ziemia? No nie ma ziemi, słuchajcie. Było gdzieś tyle dirtu, no nie wierzę, nie mam dirtu. No to co, idziemy dalej, znaczy ja będę szła dalej. Także Minecraft tutaj po prostu, taką jest sentymentalną dla mnie grą, dlatego postanowiłam też do niego wrócić. Bo jak tak naglądałam trochę filmów z naprzodów i w ogóle co dotarło do tego Minecrafta, jak sobie zdałam sprawę, jak dawno dla mnie to było, ile lat ja, że powiem, przespałam bez tego Minecrafta, zupełnie nawet nie orientując się, co tam dodali za bardzo, jakby wiedziałam, co dodali, nie testując tego na sobie, to mówię, kurczę, no mamy trochę ziemi. Nie, to jest granit. Myli mi się granit z ziemią, słuchajcie. Jest dosyć podobny według mnie, ale może zacznę to rozróżniać. Więc kurde, mówię, tyle rzeczy dodali, a ja nawet nie wiedziałam, tak? I
I takie, wiecie, no przydałoby się to potestować, na sobie sprawdzić, tak? No Minecraft taka gra, dzięki której wszystko się zaczęło i ja tak ją zaniedbałam. Mówię, no nie, no trzeba by było coś tutaj porobić. No i faktycznie bardzo mi się przyjemnie zamula, głównie bez potworów, ale z potworami też będzie wesoło. Tylko trzeba by było trochę tą wioskę zabezpieczyć i siebie uzbroić. I będzie spoko. Tu mamy też granic. Mało tej ziemi. Mało tej ziemi, to jest ziemia, tak? Dobra, to jest ziemia. Mało tej ziemi, no ale dobra. Okej, co? No to ja teraz, słuchajcie, czym ja się teraz zajmę? Ja jestem budową dalej domku. Muszę pójść po tego piaskowca tam. Trochę go tutaj przydygać. Pierw ziemię po tym piaskowca, zajmę się budową domku. Głównie będę budować dół, żeby ten dół był obudowany. Będę potrzebowała oczywiście do tego sporo materiałów, bo będzie wełna i będzie, proszę bardzo, jest ziemia, jest granic. No już tylko tyle ziemi, dobra. Głównie będę potrzebowała do tego właśnie wełny, więc jakieś owieczki będę pewnie golić. Będę potrzebowała drewna, więc pewnie potrzebuję lasu. Pewnie będę tutaj, wiecie, mocno ten las tam kosić, ale mam dużo sadzonek, więc na pewno go nadrobię. Dobra, to co, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Piszcie proszę mi swoje pomysły, co ja mam zrobić z tą wioską, bo najchętniej bym ją właśnie, żebym usunęła na pewien moment, a potem odbudowała. Nawet im te domki z kobla, mamy dużo kobla, więc dlaczego nie? Może nie bardzo jest to wizualnie fajny materiał, ale jednak czasem się przydaje. Więc chciałabym jakoś to zrobić, ale nie mam pomysłu zupełnie co zrobić. Czy jakoś ich zabezpieczyć, co zrobić, żeby zombiaki mi tam ich nie pozżerały. To co, mam nadzieję, że się podobało. Dobijecie mi 5 łapek? Ja poproszę o 5 łapek, więc nie proszę. Zobaczymy, ile na cele sami dobić. Ja poproszę o 5. 5 mnie ucieszy i fajnie, że w ogóle jesteście, że komentujecie i proponujecie. I mówicie mi na przykład o tym, jak się bije właśnie teraz, że w ten sposób. Co ja zrobiłam? Aha, chyba pochodnie skosiłam. Dobra, okej. Przy okazji, że w ten sposób, więc fajnie, że coś udzielacie. Więcej waszych komentarzy, ja chętnie będę czytać i będę chętnie na nie odpisywać. Dobra, to co? Przy diamentach, tak, bardzo fajnie. Do zobaczenia. Pa!